Na sam początek tradycyjnie lecimy z listą tych, co zgadli tematykę odcinka przynajmniej za trzecim razem. Alanek, Aleksy, Anonimowy.pl, Antoni Adamski, Antonio, Aura134, Bartlomiejczyk Gra, Borusa93, Buchi, Diemencik.pl2, Deluczak1995, Philips, FootballFC, Fryderyk, Gabruo44, GraczGier44, GuguGaga3, Hubert Drzewiecki, Igorowicz, Jakub Wojciechowski, Janek, Joda4E, JL99, K4MoXD, Konrad Knych, Krzysztof, Kuba Games Plus, Kuba Grabowski, Kuba Zieliński, Maciek0932, Mafia Renegade 19, Mateusz Siewiera, Michał Perączyk, Mikolaeks, MK, nie wiem jak się nazwać, Nikodem Janus, Norbert Pierzchała, Patrix.pl, Piotr Pasa, Przemek Skoczek, Rowerek, Renifer97, Robek95, Robski Szef, Sali, Seba VHS, Stanisław Salach, Stupid Idiot, Szymon Hatowski, Water Foxy, XanoX, Zadupice, Elem Michal, Tomek Games, Wierzba, Maciej Jacak, Andrzej Sapko Jastrząb, J. Makiola, Jul, Kaczorkal, Maciej Szczęsny, Piotr Piotrek, Kuba i Mati, Skoki Narciarskie, LUK, Tomasz Zając, Nawić, Drucha TV, Michał S, Shadow, Kijek, Borek Sedlak, Nikolas Wajtanen, Pia X, Szymon Xonix, Filip Sekuła, Franek Dolas, Rogal, Leon Łubisz, Grzegorz R, Blazio, Ski Jumping, Tomasz Mierzwiak, Hubert Ciko, Jakub Wolski, Walik 2023, Patryk Sapko, Kuba Michalik, Taz, Mac 15011, Manila Filip, Gordian, Dawid Dukiewicz, Rakon. W tym miejscu chciałbym też przeprosić użytkowników Krzysztof oraz Deluczak1995, którym YouTube niestety ukrył komentarze, a jak widzicie poprawnie zgadli oni pod postem na społeczności tematykę Innsbrucka 2017. Dokonałem tego po raz czwarty i jak na razie ostatni. Spinamy klamrą grudniowo-styczniowy maraton absurdalnych konkursów odcinkiem opisującym cyrk z Bischofshofen z roku 2012. Kwalifikacje, które nie doszły do skutku, ba, dwa razy je odwoływali, jednoseryjne zawody storpedowane przez śnieg, nieudane próby rozegrania finałowej rundy, zresztą co tam było udane i w czym tam nie przeszkodził sypiący w kółko biały puch? Nawet jeśli w niczym, to na straży stał wiatr. Katastrofa, po prostu katastrofa. Już wiem, że stracę na tym sporo nerwów. Ale czego się nie robi dla dobra serii? Koniec maratonu musi być z przytupem. Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty i przejdźmy do rzeczy, miejmy to za sobą, proszę! Przegląd prasy. Ach, sezon 2011-12. Poziom konkursów niski, ale co jak co był to symbol zmiany pokoleniowej w skokach narciarskich. Na jednej liście startowej można było zobaczyć Martina Schmidta, Michaela Neumayera, Mattiego Hautamäkiego czy innych weteranów, a po drugiej stronie barykady znajdowały się już młode wilczki w postaci np. Markusa Eisenbichlera, Petera Preuca czy Olka Zniszczoła. A jak wyglądała ówczesna sytuacja w Pucharze Świata? Prowadził Andreas Koffler, który w kampanię wszedł jak w masło. Tylko raz do 6 stycznia 2012 roku wypadł z pierwszej dziesiątki zawodów pucharowych. Miało to miejsce na dużej skoczni w Harachowie, gdzie był 18. Za nim mieliśmy kolejnego Austriaka, czyli Gregora Schlierenzauera. Mimo świetnej dyspozycji Kofiego, to właśnie 53-krotny zwycięzca konkursów Pucharu Świata był liderem turnieju czterech skoczni z przewagą 17 punktów nad Andim. Wygrane Schlieriego wobec Dorfio oraz Garmisch zrobiły swoje. Trzecią pozycję w TCS-owej klasyfikacji okupował Thomas Morgenstern, a w Pucharze Świata miejsce to zajmował ciągle równy i solidny Anders Bardal, który jeśli miał wtedy okazję atakować, to raczej robił to z przyczajki. Pierwsze miejsce zdobył tylko w Engelbergu, ale cały czas był w bardzo dobrej dyspozycji, nie wychodząc z pierwszej piętnastki żadnych zawodów. A co u Polaków? Pomałyszowa zapaść. W czołowej 20 tabeli wyścigu o kryształową kulę mieliśmy tylko 7 Kamila Stocha i 19 Piotra Żyłę. Zawodnik z zębu miał niesamowitą szansę poprawienia swojej lokaty podczas konkursu w Innsbrucku. Prowadził nawet po pierwszej serii, ale w finale został puszczony w katastrofalnych warunkach i spadł. Hej dziewczyno, hej chłopaku, podziwiam, dziś Polaków żyła Stoch, Maciej Kot. W turnieju czterech skoczni Stoch był 9, ale ze stratą 48,2 punktu do podium. Tak szczerze, to zawody z Oberstdorfu i Bergizel również nadawałyby się do tego cyklu, bo delikatnie mówiąc, sprawiedliwe one nie były. Polacy liczyli również na dobre momenty Macieja Kota, który do tej pory w Pucharze Świata zgromadził 13 punktów, oraz Olka Zniszczoła, który został powołany na turniej czterech skoczni, ale bez sukcesów. I one tam nie nadejdą.
bowiem Łukasz Kruczek podjął decyzję o podmianie absolwenta Akademii Trenerów Mentalnych na Dawida Kubackiego. Tym sposobem w Bischofshofen zobaczymy Stocha, Żyłę, Kota, Kubackiego i Hulę. To nie koniec, jeśli chodzi o uciekających zawodników. Z corocznego niemiecko-austriackiego show wycofał się też Simon Amann. I tu mamy déjà vu z poprzedniego odcinka. Utytułowanego Szwajcara trapiła... grypa żołądkowa. Najgorsze spotkało organizatorów już w dniu treningów i kwalifikacji. Na dzień 5 stycznia podawano bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Oficjalną decyzją było więc przesunięcie sesji treningowych z 14.30 na 13.15, a kwalifikacji z 16.30 na 15. Na starcie stawiło się 62 zawodników. W pierwszym treningu najlepszy okazał się Anders Bardal, skacząc całkiem daleko, 135,5 metra. Metr bliżej wylądował Andreas Koffler, ale warto dodać, że z belki o 2 stopnie niżej ustawionej. Norweg 25, Austriak 23. Słabo Polacy. Najlepszym z naszych był dopiero 32 Kamil Stoch z rezultatem wynoszącym 121 metrów. Jak się potem okazało, jury podjęło słuszną decyzję z cofnięciem godzin. Dzięki temu udało się choć jeden trening rozegrać w całości. Tego drugiego się nie udało, bo silny wiatr dało sobie znać. Próby oddało tylko 23 zawodników. Na domiar złego zaczął jeszcze strasznie mocno padać śnieg, ale padł sygnał. Rozpoczynamy kwalifikacje. No kurwa, jak to tak bez koło? Niech skaczą! Absurdalne kwalifikacje. Wysoko ustawiona belka, bo na stopniu 28. To chyba dobrze? Już u Mario Inauera widać, że śnieg będzie przytrzymywał zawodników w torach, a na dodatek Austriaka lądowanie wyglądało tak, jakby wpadł w zaspę. Zresztą popatrzcie na jego reakcję. 108,5 metra. Stefana Krafta czekał prawdziwy test. Jego drugie kwalifikacje w życiu i to przy takiej pogodzie. Czy zdane? Chyba tak, skoro uszedł z życiem. Wylądował na 109 metrze i 50 centymetrze. Czeskie cukierki Pez, które sponsorowały Czechów na przełomie XX i XXI wieku, trafiły na kask Manuela Popingera, członka austriackiej krajówki. Chyba niczego bardziej abstrakcyjnego dzisiaj nie widziałem. Bum! 88 metrów. Dajcie sobie siana, panowie, odwołujcie to. Do 110 nie dolecieli też Dawid Unterberger oraz Lukas Müller. Odpowiednio 101,5 oraz 108,5 metra. Również bez rewelacji Ewgenij Lewkin. Kazach osiągnął 109,5 metra i podtrzymał przy życiu system skakania w jedną dziurę. Nie no, ileż można to ciągnąć. 104 metry Karela Nurmsalu, odrobinę lepiej Nikołaj Karpienko, bo wyciągnął 110 metrów. To nie jest śmieszne, to nie jest żałosne, to jest... nie wiem, ciężko opisać emocje towarzyszące mi w tym momencie. Pustka? Może osiągnąłem już szczyt swojego człowieczeństwa? Co jeśli to mój Mount Everest i nie wytrzymam już więcej? Dlaczego nie pomyślałem o tym, że człowiek z czasem przestanie reagować na te popisy żenady i będzie... nikim? Dobra, nieważne. Uwaga! Czas na zabawę rodem z dawnego skokowego YouTube'a. Zgadnijcie odległość Marco Grigoliego. 110,5 metra! Myślę, że co najmniej z 30% osób to zgadło. Tak przewidywalne jest to klepanie podobnych odległości. W końcu coś! Może to nie jest punkt K, ale wciąż miła odmiana. 120,5 metra Mackenziego Boyd-Klausa i Kanadyjczyk na prowadzeniu. Czas na polski akcent. Rusza Dawid Kubacki. Wysoko, czyli będzie daleko! Co? Pomyśleć, że ja się na to nabierałem tak z 5 lat. Teraz na szczęście nasz mistrz zatarł grzechy dawnych lat. Ale 5 stycznia 2012 roku mu nie poszło. Skoczył 106,5 metra. Dalej zdołał polecieć Kenshiro Ito, bo wylądował tam, gdzie Boyd Klaus. 120,5 metra i nota końcowa o 0,2 punktu lepsza od dotychczasowego lidera. Ciekawa pozycja dojazdowa. Jej autorem Mitja Meżnar, czyli naczelny kombinator ówczesnych słoweńskich skoków i przy okazji ówczesny odpowiednik Dawida Kubackiego z początków startów w Pucharze Świata. Wysoko, wysoko i... o proszę, daleko, więc jednak inaczej niż myślałem. 124 metry i mamy zmianę na prowadzeniu. No i Noriaki Kasai. Ten człowiek widział już wszystko w tej dyscyplinie, więc czemu straszny ma mu być jakiś śnieg?
Dokładnie tak. Najdalej. Pierwsze miejsce i postawienie wszystkich do pionu, mimo słabej dyspozycji w tamtym sezonie. Weteran jednak nie nacieszył się prowadzeniem zbyt długo, bowiem zepchnął go stamtąd Kenneth Gagnes skokiem na 126,5 metra. Najwidoczniej wiatr trochę zelżał, choć przeliczniki tego nie pokazują. Yuta Watase. I zaczynają się schody. Przy tym błędzie i tak wybrnął. 112,5 metra, siódme miejsce. Świetna parabola, stabilny lot, niezłe lądowanie i bardzo dobra odległość. Zaryzykuję stwierdzeniem, że w tych warunkach Atle Pedersen-Rensen oddał perfekcyjny skok, jednak nie objął po nim prowadzenia. 126 metrów Norwega i strata 1,8 punktu do rodaka Gagnesa. Odrobinę gorzej Michael Heiberg, który osiągnął 121 metrów. Padło na Maćka Kota. Tak go tam zahamowało, że efekty sami widzieliście. I ten skok również. 73 metry. Jeśli to nie jest sygnałem do przerwania tych kwalifikacji, to nie wiem, co nim jest. O, przerwa. Czyżby się nad tym w końcu zastanawiali? Czas najwyższy. No ja tam jestem liderem i wcale nie muszę skakać. Będę w ostatniej parze. Nie będę się tam nawet męczył i tracił czasu. I oni serio zamierzają to kontynuować? Nie no, to wcale nie tak, że pada jeszcze mocniej. 108 metrów Dimitriego i Patowa, 109,5 Johanna Remena Evensena i znów wracamy do jednego i tego samego męczenia buły. No tak, no i tak to leci, Bożenko. Boże, Bożenko, kto by się spodziewał? Anton Kaliniczenko, 107 metrów. Oho, Bjørn Einar Rumoren. Ten to ma doświadczenie w... Tutaj powiedzmy, że stabilnie, ale ten skok... To nie było bezpieczne. 96 metrów. I co, kończymy to w końcu? Kolejna przerwa. Sypie tak, że ja nie rozpoznaję twarzy z gniazda trenerskiego. Jedynie ich stroje ratują. Pointner schodzi na dół, drze się jak w Zakopanem dwa lata później, ściska się z Pekką Niemelą. Ja już tego nie kontroluję. To jest koniec. Uff. Ja muszę się zresetować. No i co, pewnie teraz czekacie na informację, że jury ostatecznie daje sobie spokój z eliminacjami i konkurs rozpocznie się 6 stycznia bez systemu KO. Nope. Absurdalne kwalifikacje. Tak, oni nadal w to brną. 6 stycznia, godzina 15. Druga próba Polaka. Druga próba rozegrania kwalifikacji. Zmiłuj się, suflerze. Żart, nie ma nikogo takiego. Mam paradoksalną sytuację. Jeszcze abstrahując do wczoraj. Innsbruck i Bischofshofen, dwie nowoczesne obiekty. Można powiedzieć, że nie powinno być problemu z tym, żeby był system mrożenia, natomiast go nie posiadają. Jest tutaj robione takim półśrodkiem. Śnieg jest schładzany azotem. Ma bardzo niską temperaturę, do tego dolatuje bardzo dużo ciepłego śniegu. Zaczyna kleić w torach i zawodnicy na tak płaskim rozbiegu, jaki tutaj jest, mają problemy z bezpiecznym dojechaniem do końca progu. Kurwa, ja pier... No to powodzenia. Widzę, że jest tak samo super ekstra jak dzień wcześniej. Przełożyli jeszcze z 15 na 15.30. I od nowa Polska Ludowa. I Szumario i Nauera widać, że śnieg będzie przetrzymywał zawodników w torach. A na dodatek Austriaka lądowanie wyglądało tak, jakby wpadł w zaspę. Tak, przekopiowałem dosłownie te same słowa co przy poprzednich kwalifikacjach, bo to wyglądało identycznie. I do tego znów 108,5 metra. Metr bliżej wylądował Stefan Kraft, a wielbiciel czeskich cukierków Manuel Poppinger jeszcze krócej. 105 metrów i to jeszcze jako jedyny jak do tej pory z wiatrem pod narty. Coś lepszego od poprzedników pokazał Dawid Unterberger, lądując na 115 metrze. 2,5 metra bliżej wylądował Lukas Müller. Tyle szczęścia, choć tu powinienem postawić gruby cudzysłów, nie miał Jewgenij Lewkin, któremu zmierzono 100,5 metra. W ogóle po latach jest to bardzo niefortunne ułożenie listy startowej. Jak pewnie dobrze wiecie, zarówno ten pan, jak i ten pan niestety skończyli na wózku inwalidzkim. Przy bandzie, bo jakżeby inaczej, wylądował Davide Bresadola. 113,5 metra i prowadzenie. Nie poszło Stefanowi Huli. Sympatycznemu Polakowi nie udało się dolecieć nawet do setnego metra. Wyszło 94,5. Jest to jeden z niewielu skoczków, przy którym robi mi się smutno, jak widzę jego słabe skoki. To z sympatii. Jeszcze gorzej Karel Nurmsalu, który wylądował 4 metry bliżej i teraz to on podpisuje stawkę. Marco Grigoli ze swoim dynamicznym zdjęciem
Też nie zachwycił. Zaledwie 108 metrów, a kwalifikacje ciągną się dalej na takim marnym poziomie. Strach pomyśleć, jak będzie wyglądał konkurs. Problemy z lądowaniem miał Mackenzie Boyd-Klaus, a odległość też nijaka, bo 109 metrów. Tyle samo zaleciał Dawid Kubacki z wiadomo jaką parabolą. Czasy, kiedy był nazywany workiem ziemniaków, ale na szczęście udowodnił po latach, że jest zawodnikiem z wielkim potencjałem. Chwilę później był Mitja Meżnar, który już nawet nie udawał i nie bawił się w wysoki lot, czym prędzej zakończył swoją próbę na 105 metrze. Czy to czas, żeby Noriaki Kasai ponownie nauczył wszystkich skakania? Tak jest, zdeklasował. Aż 130,5 metra, co przy poprzednich rezultatach wydawało się niemożliwe, no ale weteran to weteran. Też nieźle Kenneth Gagnes, który wylądował na 122 metrze. Może nie big like, ale triple już tak. Dużo, dużo bliżej Jutta Vataze. Jego wynik to 105,5 metra. Za to Atle Pedersen-Rønsen ponownie, tak jak dzień wcześniej, z dobrym skokiem. Tym razem osiągnął 121 metrów i był za Kasaim w tabeli. Metr krócej Michael Hajbek i jego próba perfekcyjnego telemarku poszła na marne. Noga odjechała. Maciej Kot bez takich turbulencji jak przy poprzednich odwołanych kwalifikacjach, ale i tak się wyróżnił. 102 metry! 102 metry! Właśnie dlatego. A zdecydowanie słabiej Dimitri Ipatow. 91,5 metra. Ta cała runda to jest dno. Szkoda, że wtedy nie było jeszcze w świecie profesjonalnych skoków Jana Habdasa. Jako prawdziwy streetwearowiec mógłby powiedzieć Johanowi Remenowi Evensenowi, że ten kask źle fituje mu do tego kombinezonu. A sam skok Norwega? Denny, jak większość w tych kwalifikacjach. 95,5 metra i to jeszcze z problemami przy odjeździe. Tymczasem Anton Kaliniczenko 93 metry. Tak jak mówiłem, Bjørn Einar Rumoren dobrze zna to uczucie. Cóż, na rozbiegu problemy, ale przynajmniej odległość lepsza od kilku poprzedników. 107 metrów. Wyraźnie walczył o dobry rezultat Junshiro Kobayashi i coś tam wywalczył. Czwarte miejsce po skoku na 121 metrów. Tu już było widać po tej pokracznej pozycji dojazdowej, że tak to się skończy. Ale jak na takie turbulencje Jan Matura nie najgorzej, bo wylądował na 114 metrze. Znośna próba Dimitrija Wasiliewa. 120,5 metra w zwykłym konkursie byłoby na poziomie typu ni ziębi, ni grzeje, ale tutaj jest to na plus. Dziwnie się na to patrzy, no ale trzeba. Wolfgang Loitzl z tak niskim numerem startowym. Przez pierwszy period tamtego sezonu jedynie ciułał pucharowe punkciki. Ale to jest ten moment. Niech sobie przypomni, co tu wyczyniał 3 lata wcześniej. Czas na taśmę filmową. W turnieju czterech skoczni. I jest fantastyczny skok. To chyba zamyka im drogę do tego, żeby jeszcze myśleć. I tak, magia pomogła. Lloyd z liderem ex aequo z Noriakim Kasaim po lądowaniu na 129 metrze i 50 centymetrze. Andras Wank lubił strzelać fochy i nawet 121,5 metra nas od tego nie uratowało. Niemiec mimo niezłego skoku pokręcił głową. Kolejny z doświadczonych zawodników, Matti Hautamäki, niestety nie wdał się w Loitzla czy Kasajego. Finn skończył na 113 metrze. Na trzecie miejsce wskoczył Manuel Fettner dzięki próbie na odległość 124,5 metra. Tyle szczęścia nie miał Janne Haponen, który wdał się w skaczącego chwilę wcześniej kolegę z kadry. 110,5 metra kontuzjogennego skoczka. A Jure Sinkovec szybko skończył na buli. 89,5 metra po tym, jak przyhamowało go nieźle blisko progu. Kamera agresywnie oddaliła się w trakcie skoku Andrei Morassiego, jakby już z góry było wiadomo, że nic z tego nie będzie. Bo nie było. 106,5 metra Włocha. Zaraz potem jego rodak, Sebastian Coloredo. 85 metrów. Już minęła ponad połowa stawki, a tu wciąż różowe okulary i brak stanowczych decyzji o odwoływaniu tej farsy. A no tak, zapomniałem. Przecież Rune Welta świetnie się zaprezentował. 105,5 metra. Tak? To teraz Stefan Hoke mówi, podtrzymajcie mi piwo. Brak słów. Nie dość, że te kwalifikacje są rozgrywane po raz drugi, to w tak samo idiotyczny sposób. No tutaj komputery wskazują na 60 metrów, ale pewnie w tych rejonach odległościowych pomiary nie są zbyt dokładne. A najazd Jurija Tepesza... Sami zobaczcie.
To nie mogło się skończyć inaczej. Prawdopodobnie najkrótszy skok w historii absurdalnych konkursów. A na pewno najkrótszy w historii absurdalnych kwalifikacji. I na koniec jeszcze niezbyt przyjemna zapewne dyskusja z Sepem Gracerem, ówczesnym kontrolerem kombinezonów. Może dyskwalifikacja, żeby było jeszcze śmieszniej? No i co teraz, proszę państwa? Co teraz? No kontynuujcie, nie wstydźcie się, przecież warunki są fajne, laboratoryjne wręcz. O proszę, odwołali to. Aż dziwne? Dobra, szkoda czasu, jeszcze tylko konkurs i fajran. Creme de la creme. Startujemy z 25 belki. Pierwszy znów Mario Inauer. Austriaka lądowanie wyglądało tak, jakby wpadł w zaspę. Tak, przekopiowałem dosłownie te same słowa, co przy poprzednich kwalifikacjach i jeszcze poprzednich. Bo to wyglądało identycznie. I do tego znów 108,5 metra. Bardzo równo na przestrzeni tych dwóch dni prezentował się Stefan Kraft. Tym razem 108 metrów krajówkarza. 100 metrów Manuela Popingera i ulga zarysowana na jego twarzy po skoku. Rzućmy może okiem na warunki. Skaczący przed chwilą Austriak otrzymał ponad 7 punktów rekompensaty za wiatr. Reprezentanci gospodarzy jak na razie bardzo równo. Wszyscy tak samo słabo. Dawid Unterberger wylądował na 106 metrze. Trochę lepiej od pozostałych Lukas Müller, 110,5 metra. Niech coś ruszy, niech coś w końcu ruszy. Jewgenij Lewkin, 104,5 metra. To tak jakbym był we śnie i liczył owce. Wszystkie robią to samo, tak samo, w to samo miejsce. Zaraz serio pójdę spać i tyle z tego będzie. Dobra, bo tutaj odrobinę lepiej Davide Bresadola. Włoch osiągnął 112,5 metra. Odrobinę bliżej Stefan Hula, który wylądował na 109 metrze. Zawodnicy jak na razie wybitnie lubują się w tym rejonie odległościowym. Karel Nunusalu 108 metrów, Nikołaj Karpienko przy naprawdę mocnych podmuchach w plecy wywalczył 107. Coś odrobinę, choć odrobinę lepszego pokazał Marco Grigoli, który wylądował na 113 metrze. Widać. Apoloniusz Tajner, komentując dla telewizji polskiej, nie mógł się oprzeć talentowi Mackenziego Boyd-Klausa. Nie trzeba podwyższenia toru lotu w pierwszej fazie lotu i to robi na ogół ten Kanadyjczyk. Fajny chłopak, wychowany Tadeusz Abafi. O, ładne. Proszę, bardzo ładnie podniósł tor lotu. No jak taki wujek na weselu. Ale co jak co, Kanadyjczyk wybrnął, lądując do tej pory najdalej. 114,5 metra. Czy my jesteśmy w 2023 roku? Bo zarówno podczas tamtego momentu, jak i teraz możemy mówić, że towarzystwo pogodził Dawid Kubacki. Polak wskakuje na prowadzenie po skoku na 117 metrów. Kenshiro Ito ex aequo na jednej pozycji z Davide Bresadolą po próbie 112-metrowej, a Mitja Meżnar wyprzedził Kubackiego o 0,1 punktu, lądując w gorszych warunkach na 114 metrze. No cóż, chyba ta taktyka działa. Stylowo nie najlepsza, ale skuteczna. Czas na jubileuszowy występ w Pucharze Świata Noriakiego Kasai. Ups, to nietaktowne, bo ta liczba to nie 100, a 400. Właśnie po raz 400 Japończyk startował wtedy w konkursie głównym zawodów najwyższej rangi. Z tej okazji... dmuchawa w plecy i 103 metry. A tymczasem w końcu coś ciekawego się zadziało. Kenneth Gagnes jak w 2016 roku, na poziomie. Odleciał na 127,50 m mimo wiatru z tyłu. Wturował mu Yuta Watase, który również dobrze się zaprezentował, lądując metr bliżej. No i jakby w zapłacie za wcześniejsze minuty męki, kolejny świetny skok. Tym razem Atle Pedersen-Rønsen, który staje się liderem ex aequo z Gagnesem, też skacząc 127 metrów. No i wiatr wieje już całkowicie w drugą stronę. Michael Heibeck skorzystał z korzystnych podmuchów i skończył aż na 135 metrze. To odległość godna walki o podium w tym konkursie. Maciej Kot za to skakał praktycznie w ciszy i osiągnął 122,5 metra. Nie najgorzej. Swój outfit poprawił już Johan Remen Evensen, ale jeśli chodzi o formę, to nic nie drgnęło. 107,5 metra Norwega. Wydaje się, że skok na 115,5 metra Bierna Einara Rumorena jest mocno przeciętny, ale miał jedne z najgorszych warunków jak do tej pory, więc wybrnął jak mógł. Leciutki wiatr pod nartu Junshiro Kobayashiego to i odległość niezła, 127 metrów. Mamy też do czynienia z zejściami z belki, ofiarą Jan Matura.
To słowo przyczepi się jednak do niego przez cały dzień. Przez błąd przy wyjściu z progu został ofiarą wcięcia w bólę i lądowania na 82 metrze, najkrótszy jak do tej pory skok konkursu. Dmitrij Wasiliew mimo niekorzystnych warunków dał radę doskoczyć do 130 metra i uplasować się za Michaelem Heibeckiem. Nieźle też Wolfgang Loitzl, który wylądował na 122 metrze i 50 centymetrze. 118 metrów Andreas Wang, no i mamy jego tradycyjne niezadowolenie. Człowieku, nie bądź takim materialistą, trzeba się wyluzować. Za to tylko 89,5 metra Matti Hautamäki. A robiło się nieźle. Dwa znośne skoki pokazali Manuel Fettner, 122,5 metra, oraz Janne Happonen, 118 metrów. Tak samo poprawnie Jure Sinkowec, lądując na 122 metrze. Czy unormuje się poziom konkursu? Na razie jeszcze tak mocno nie pada. Znów dosyć wyraźnie wieje w plecy, z czym nie radzą sobie Włosi. Tylko 110 metrów Andrei Morassiego, a Sebastian Coloredo wyciągnął odrobinę lepszy skok, lądując na 114 metrze i 50 centymetrze. Ale i tak, jak na razie ten konkurs w porównaniu z kwalifikacjami to niebo a ziemia. Znów nieudana próba Stefana Hocke, który tym razem skoczył 110,5 metra. Jak na razie Niemcy mocno przygaszeni. Jurij Tepesz musiał zmierzyć się ze swoimi demonami sprzed kilku godzin, ale dał radę, lądując na 123 metrze. Metr dołożył mu jeszcze Jakub Janda, więc Czech również z niezłym skokiem. Jerenejowi Damianowi ciężko było w tych warunkach i sporo zabrakło mu do punktu K, 115,5 metra. Lider fińskiej kadry, Anssi Koivuranta, trochę dalej, 121,5 metra. A jak Maximilian Möschler takim lotem wyciągnął tyle metrów bez wiatru pod narty, to ja nie wiem. Jestem pełen podziwu. 126 metrów Niemca. A było tak dobrze, mogłem jedne kwalifikacje przegapić, drugie, to teraz zasuwać na tą górę. Niezły skok Petera Preuca, który wylądował na 122 metrze i 50 centymetrze. O kurde, Dawid Zauner był wtedy w formie. Kompletnie zapomniałem o tym fakcie, kojarząc go właściwie tylko z sezonu 2009-2010. Tym razem jednak sknocił. 116 metrów Austriaka. Teraz to już w ogóle zawodnicy wykruszają się jeden po drugim. Piotr Żyła pożegnał się z konkursem, lecąc za krótko i osiągając 113,5 metra. Wegard Sklet podobnie, lądując w tym samym miejscu co Polak. Za to Michael Neumayer już lepiej. Oddał skok na 125,5 metra, tylko... Gdzie jest Cieszynka? Przecież było daleko! Ledwo na punkty załapie się Taku Takeuchi, lądując na 121 metrze i 50 centymetrze. Za to na siódme miejsce wskoczył Martin Koch ze swoimi 124 metrami. Nieprzyjemny upadek Łukasza Chlawy. Podcięła go jego własna narta i niestety w grę musieli wejść ratownicy medyczni, znosząc go ze skoczni. Na szczęście jego przerwa od skakania nie trwała długo, skończyło się na urazach twarzy. Po kilku minutach wracamy z konkursem i mamy zmianę lidera. Robert Kraniec wylądował na 129 metrze i to wystarczyło z powodzeniem w tych warunkach na Heibecka. O 2,2 punktu gorszy był Daiki Ito, skacząc 1,5 metra dalej od poprzednika. Dzięki tej próbie był drugi. 129,5 metra Romana Kołdelki, też czołówka, to dobry znak przed Kamilem Stochem, prawda? On lubi trafiać na niezłe warunki, prawda? Nie no, wyszło. Z lądowaniem był trochę problem, ale 129 metrów to wciąż dobry wynik. Szósta pozycja Polaka. Za to Severin Freund walczy o punkty, bo tutaj jest tak... na styk. Błąd na progu, nieprzyjemny lot i 120,5 metra. Richard Freitag zrekompensował niepowodzenie kolegi z kadry z powodzeniem wchodząc do 30 z rezultatem 125,5 metrowym. A Thomas Morgenstern miał kompletnie gdzieś wiatr w plecy. Po prostu odpalił. Zrobił swoje. Dostał nawet 20 od niemieckiego sędziego za ten wspaniały skok na 135 metrów. Nowy lider. Nie dał za wygraną Anders Bardal, który osiągnął tę samą odległość, ale z gorszymi notami i mniejszą rekompensatą za wiatr, dlatego jest drugi. Gregor Schlierenzauer stabilnie, ale na pewno w głowie miał przypominajkę, że jest liderem TCS-u. 131 metrów i trzecia pozycja. Pozostał jedynie Andreas Koffler. Andreas Koffler na rozbiegu 136,5 metra musi skoczyć, lider klasyfikacji. Ależ tutaj nadział się na tylny wiatr w pierwszej fazie. Zupełnie jak 4 lata wcześniej, gdy ofiarą był Schlierenzauer. Druga taśma filmowa dziś. Czas na nią.
skoczył wczoraj aż 145 metrów, a tu katastrofa. Nie. Tym razem to Schliri jest beneficjentem tej sytuacji. Andy Koffler ścięty na 122 metr i ledwo co kwalifikuje się do drugiej serii. Złoty orzeł już mu raczej odleciał. Belki nie zmieniamy, wciąż 25 i czas na finał. Severin Freund przy akompaniamencie wiatru pod narty nadrabia straty, lądując na 133 metrze. Tak daleko nie dał rady skoczyć Ansiko i Wuranta, 120,5 metra. Złe wieści. Śnieg pada coraz mocniej, plus wiatr wieje we wszystkie strony i Maciej Kot schodzi z belki. Gdy oddał już skok, to był średni, dokładniej 119,5 metra. Lider Pucharu Świata Andras Koffler, delikatnie mówiąc, wkurzył się i oddał genialny skok na 140 metrów. Nie powiedział więc ostatniego słowa w kwestii wygrania turnieju czterech skoczni. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Również świetnie Manuel Fettner, który wylądował na 133 metrze. Wciąż wieje z przodu i zawodnicy na tym korzystają. Tak samo widać to po skokach Jure Sinkoveca na 128,5 oraz Rune Velty na 132 metry. Robi się ciekawie. Tym bardziej, że poziom się trzyma, potwierdza to Taku Takeuchi z rezultatem 130-metrowym. Tylko że śnieg, ten cholerny śnieg, może zepsuć wszystko tak jak w kwalifikacjach z 5 stycznia. Szczególnie martwił się pewnie Koffler. Jakub Janda wylądował na 126 metrze, pół metra dalej przytrzymany już na torach Wolfgang Lloyd z marną prędkością na progu. Austriak był niezadowolony z tego obrotu spraw. Powoli wkopujemy się tutaj w metr muł. Obrazki nędzy i rozpaczy, przekładanie drugiej serii w czasie, aż w końcu jej odwołanie. Wyniki pierwszej serii są tymi finalnymi. Gregor Schlierenzauer wygrywa 60. turniej czterech skoczni, a Thomas Morgenstern konkurs w Bischofshofen. Podsumowując, kwalifikacje zrobiły tutaj robotę. Przeprowadzane dwukrotnie były kompletną żenadą, która nie zdołała się zakończyć w jednym kawałku. Tutaj nawet konkurs główny, nie będący zbyt sprawiedliwym widowiskiem, wydawał się perłą w koronie. Cały tamten TCS jest jednym wielkim, przykrym tygodniem. Doceniam zwycięzcę i jego wysiłek, no ale w trzech zawodach na cztery rządził wiatr. I w końcu miło widzieć też event w serii, gdzie to śnieg, a nie właśnie podmuchy grały główną rolę. Ciekaw jestem, jak to by się potoczyło, gdyby druga seria została dokończona. Oczywiście byłoby to kompletnie nieuzasadnione, ale tak w alternatywnej rzeczywistości chciałbym zobaczyć, ilu zawodników zostałoby wyciętych przez warunki i czy Andras Koffler dałby chociaż radę wskoczyć na drugie miejsce przed Thomasa Morgenstern'a w tej klasyfikacji TCS-owej. Dywagacje, dywagacje, a tymczasem maraton czteroskoczniowy absurdalnych konkursów się kończy. Przed nami jeszcze dwa odcinki i zamykamy trzeci sezon. Przypominam, że w finale omówię trzy konkursowy weekend. Może już wiecie, co to. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawieniu łapki w górę, wbiciu na naszego Discorda, o szczery komentarz pod filmem również proszę, byle w normach kultury i zachęcam również do sprawdzenia naszych social mediów. Peace!